Na dzisiejszej lekcji hiszpańskiego zrobimy sobie powiedzenia związane ze zwierzętami w języku hiszpańskim. Gotowi? Zaczynamy! Ser lento que una tortuga oznacza być wolnym jak żółw. Trała como burro. Pracować jak wół z tym, że el burro w języku hiszpańskim oznacza osła. Jeżeli chodzi o dźwięk jaki wydaje z siebie osioł, to el rebusno, czyli ryk. Czyli osioł ryczy, el burro rebusna. Rebusnar, ryczeć. Natomiast jeżeli chodzi o onomatopeje, to osioł w języku hiszpańskim robi IA. Korzystając z chwili chciałabym przypomnieć Wam, że wciąż możecie zapisywać się na Wyjazd Językowy 2022 na Majorce, czyli jeżeli chcecie połączyć naukę z przyjemnością, z wakacjami, to wystarczy, że wejdziecie na www.instahiszpański.com w zakładkę Wyjazd Językowy i tam możecie dowiedzieć się więcej. A teraz kontynuujemy. Ser la negra de la familia, czyli być czarną owcą w rodzinie. I uwaga, mówimy... De la familia, a nie na przykład en la familia: ser la obecha negra, de la familia. I tak samo la obecha to owca, nie mylimy tego z pszczołą, czyli la obecha. Jeżeli chodzi o dźwięk, to la obecha bala, balar beczeć. W języku polskim mówimy, że dzieci beczą, na przykład. Ale w tym wypadku, jeżeli chodzi o język hiszpański, balar tyczy się tylko i wyłącznie zwierząt, natomiast jeżeli chodzi o ludzi, to mówimy diorar, dzioricar. Monomatopeja to po prostu b. Sentirse como pez en el agua. Czuć się jak ryba w wodzie. Pamiętajcie, że mówimy el pez, czyli ryba. El pescado to jest ryba, ale do zjedzenia. Natomiast taka żyjąca to jest właśnie el pez. Natomiast el agua, pomimo tego, że mówimy el agua, to jest rodzaj żeński, czyli musimy powiedzieć el agua fria Ser una hormiga, być pracowitym jak mrówka. I teraz musimy dodać to una, Dlatego, że ser ormiga oznaczałoby być mrówką, natomiast ser una ormiga oznacza właśnie być pracowitym jak mrówka. I to by było na tyle. Jeżeli macie ochotę wziąć udział w takiej lekcji hiszpańskiego na żywo, to zapraszam Was co środę o 20:35 na live'a na Instagrama. Do zobaczenia wkrótce. Ciao!